Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 48. odcinku Wygrywania Trzech bez Atu. Licytacja była krótko, otworzyliśmy bez Atu, partner nam dołożył. Wasy i król to dobra szansa. Mógł poszukać fitu pikowego, fitu, czyli koloru, w którym mamy 8 kart do pasowania ośmiokartowego, ale nie zrobił tego i nic się nie stało. Liczymy lewy. Lew mamy w pikach 3, w kierach 1 to 4, w karach 5 i 6, w kierach 7. Jeszcze raz policzmy lewy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmą, ale pierwszy wist daje nam lewe na damę trefle. Ósmą. Możemy poszukać dziewiątą. Spróbujmy najpierw jej poszukać w pikach. Bierzemy pierwszą lewą damą. Zgrywamy damy pik. Piki zawsze zgrywamy tak, żeby przedostatnio lewe brać z koloru z dłuższej ręki. Obserwujemy zrzutki. Obaj dołożyli. Pięknie zagrywamy w pika. Obaj dołożyli. Pięknie zagrywamy pika. Z prawej przeciwnik dołożył. Wyrzucamy trefla. Nie, dokładamy najpierw do koloru, co ja głupoty gadam. Dokładamy do koloru. I z lewej spotyka nas niespodzianka, poleciał kier. Co to znaczy? Znaczy to, po pierwsze, że przeciwnik z lewej nie miał już pików, więc ten ma jeszcze biorącego waleta pik. Wyrzucił kiera, czyli nie chce wyrzucić trefla, liczy na lewy treflowe, ma ich przynajmniej trzy. I liczy też na lewy karowe, że jakby wyrzucił karo, wyrobiłby nam lewe na czwartą karową, więc tu jest prosto. Można domyśleć się, że jest drugi król, kier, czwarta dama karo i trzeci król. I co zrobić? Który impa zrobić? No skoro czujemy, że żaden może nie wyjść, ale też nie musi wyjść. Zgrywamy trefle raz, ten z prawej wyłożył waleta. Wygląda na to, że już trefli nie ma i wpuszczamy tego treflem. Biedny przeciwnik wziął. Odegrał swojego trefla. I możemy pokazać karty, bo w co biedaczek nie zagra. Jak zagra w kiera, da nam lewe na damę kier. Jak zagra w karo, da nam lewe na waleta karo, wykona za nas impas. Kiedy przeciwnik z lewej zagrywa do naszego układu impasowego w kierach, mamy 100% impas, nie 50%. Kiedy zagrywa do naszego układu impasowego w karach, mamy 100% impas, a nie 50%. Wielka sztuka zmusić przeciwnika, żeby za nas wykonywał impasy. Tu zwróćmy na uwagę, że najlepszy byłby pierwszy wist w pika, bo wtedy mielibyśmy trudniej zmusić przeciwnika do wzięcia lew. Pewnie byśmy go wtedy wpuścili karem. Byśmy go wtedy wpuścili karem, dalibyśmy mu lewe dwie karowe, po czym musiałby zagrać w kiera lub w trefla. I wtedy byłoby trudniej. Wist treflowy wyrobił nam pierwszą lewę. Tu uzyskaliśmy informację po wyrzutkach przeciwnika, że odrzucił się od kiera. Ale bardzo rozsądne jest spróbowanie podziału pików 3-3. Nic nas to nie kosztuje, a 36% takich zdarzeń jest, że się te piki podzielą 3-3. Zawsze warto spróbować. Jelewi pikowe i tak na razie nie oddaliśmy, bo gdyby ten przeciwnik miał 4 piki, to jemu byśmy bardzo chętnie oddali pika i by musiał chodzić do nas w kiery lub kara. No ale najpierw trzeba by mu oddać
jego trefle. Dziękuję Państwu za uwagę.